Witam, mam na imię Alicja i jestem korepetytorem online z przymiotów ekonomicznych. Całość mojej oferty naturalnie możecie znaleźć na stronie internetowej zadaniaprojekty.pl. Jeśli potrzebujecie rozwiązać swoje zadania odpłatnie, jak najbardziej możecie pisać do mnie na zadania, małpow.pl lub wejść przez to stronę internetową. Jeżeli mamy zadanie powtórzeniowe w ramach e, powtórzenia ciągów geometrycznych, co się może przydać e, do matematyki finansowej lub do każdego innego przedmiotu, to y, zapraszam do oglądania. Jeżeli mamy zadanie, ciąg jest, y, dany jest ciąg geometryczny, którego pierwszy wyraz wynosi 1, a iloraz 1 trzecia i mamy do policzenia, czy sumę siedmiu początkowych wyrazów, czy sumę wszystkich wyrazów tego ciągu, możemy w tym momencie zacząć od tego, że pierwszy wyraz ciągu geometrycznego oznaczany jako a1. Wynosi 1 zgodnie z treścią zadania. Wiemy też, że ilora ciągu geometrycznego, czyli Q, wynosi 1 trzecia też z treści zadania i na wyznaczenie wzoru na sumę n początkowych wyrazów. Y, ciągu stosujemy ten wzór. Oczywiście, gdy e, o, powiększę to, gdy q jest po prostu ten iloraz różny od jedynki, czyli w tym konkretnym przypadku. I w tym przypadku e, po podstawieniu e, za n równe 7, czyli 7 początkowych e, wyrazów ciągu, e, Mamy y, wynik. S7 równa się A1, czyli pierwszy wyraz, który będzie równy 1, 1 minus Q, który jest 1 trzecia do siódmej potęgi przez 1 minus Q, czyli też wynosi 1 trzecia. Po podstawieniu mamy takie oto podstawienie, powiedzmy obliczenie do wykonania, czyli e, jeżeli weźmiemy sobie e, kalkulator matematyczny, taki e, systemowy, to musimy najpierw najlepiej policzyć tą 1 trzecią do siódmej potęgi. 1 trzecia do siódmej potęgi, ja bym powiedziała, że to jest inaczej trójka do minus siódmej, tak łatwiej policzyć, a więc robię, że to jest 3, do potęgi minus 7. To, co nam tutaj e, wychodzi, jeszcze raz. Czyli jeżeli mamy 3 i ono jest podniesione e, do potęgi, e, weźmy w nawiasie minus 7. O, to jest ten poszukiwany przeze mnie wynik. To liczymy 1 minus ten wynik. Jest wszystko poprawnie, bo e do minus czwarte oznacza, że ta czwórka pojawia się dopiero na czwartym miejscu. Po przecinku, czyli najlepiej wziąć widok, e, tak, jest naukowy. Czyli robimy CTRL-C i teraz liczymy 1 minus ten wynik, czyli CTRL-V wklejamy. Teraz e, ta liczba e, musi być podzielona przez 2 trzecie, czyli jeżeli wiemy, że 2 trzecie to jest 6, 6, 7, to w tym momencie to, co nam wychodzi, e, jest równe 1,5. Ja to, co tutaj wyszło 1,5 policzyłam e, nie używając zaokrąglenia 0,667, a dokładniej 2 przez 3. Więc tutaj mój wynik 1,5 jest na jak najbardziej e, dokładny. Więc możemy powiedzieć, że suma 7 początkowych wyrazów tego ciągu geometrycznego wynosi 1,5. A jeżeli mamy wyznaczyć sumę wszystkich wyrazów tego ciągu, to możemy skorzystać ze wzoru, który mówi o tym, że jeżeli e, co do wartości bezwzględnej, czyli bez minusa i plusa, e, wartość bezwzględna z tego ilorazu na pewno jest mniejsza od jedynki, a ona wynosi u nas 1 trzecią, czyli spełnia ten warunek, to suma wszystkich wyrazów e, ciągu, który ma wyraz początkowy 1a iloraz 1 trzecią, e, wynosi odpowiednio, tutaj zobaczymy, podstawiamy 1 przez 1 minus 1 trzecia. Po y, oczywiście zamianie, że tu w mianowniku jest 2 trzecie. 1 przez 2 trzecie to jest 1 razy 3 drugie, czyli 1,5. A więc możemy powiedzieć, że suma wszystkich wyrazów takiego ciągu geometrycznego wynosi 1,5, tak samo jak suma siedmiu początkowych wyrazów ciągu geometrycznego. A wynika to faktycznie z tego, że iloraz jest tutaj tego ciągu e, równy 1 trzecia i bardzo łatwo liczby spadają do zera. Bo jeżeli pierwsza liczba to jest 1, kolejna to jest 1 trzecia, potem jest 1 dziewiąta, 1 dwudziesta 1,81 i każda kolejna liczba zwiększa sumę kolejnej, um, te sumę tego rosnącego, powiedzmy, zwiększy, wydłużającego się ciągu, jest coraz e, to większa, ale w bardzo niewielkim stopniu. A więc mogę Wam e, powiedzieć, że to zadanie wykonaliśmy. Jeżeli potrzebujecie rozwiązać swoje zadania, możecie od razu pisać do mnie na zadania myślnik, projekty, ja zadania wycenię, wykonam, jeśli będziemy zgodni. I e, możecie też wchodzić na stronę internetową zadaniaprojekty.pl, możecie subskrybować mój kanał na YouTube, możecie korzystać z wszystkich udostępnionych przeze mnie filmów w postaci playlist i... Sami polecam Wam rozwiązać jak najwięcej zadań, bo tylko wtedy macie szansę na zrozumienie, a potem na zaliczenie przedmiotu. Pozdrawiam.